cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszny syrop z cebuli. Nie jest to taki syrop, który kojarzy nam się z dzieciństwem. Dzięki temu, że mamy tutaj kurkumę, imbir, miód, jest on bardzo dobry w smaku i nie ma aż tak intensywnego zapachu cebuli. Zapraszam Was do oglądania. Do przygotowania potrzebujemy jeden mały słoiczek, miód, jedną czerwoną cebulę, jedną białą cebulę, sok z całej cytryny, pół cytryny, kawałek imbiru, trzy ząbki czosnku i oczywiście kurkumę. Wszystko kroimy na plasterki, tak jak na załączonym obrazku widzicie, a następnie wszystko układamy w naszym naczyniu warstwowo. Czerwona cebula, biała cebula, imbir, trochę czosnku, cytryna. Każdą taką warstwę możemy posypać kurkumą i polać miodem, ale nic się nie stanie, jeżeli ten etap zrobicie na samym końcu. Ja tak zrobiłam i uwierzcie mi, wszystko ładnie się wymieszało. Mocno wszystkie składniki dociskamy, żeby jak najwięcej nam się zmieściło w naczyniu. Układamy tak aż do samej góry. Na koniec polewamy wszystko miodem. Nie mam tutaj konkretnych proporcji, ponieważ robiłam to na oko, jeżeli chodzi o miód. Miód jest bardzo zdrowy i myślę, że jak będzie go za dużo, to się nic nie stanie, będzie jeszcze lepszy w smaku. Staramy się wykorzystać wszystkie składniki. Widzicie, jeszcze przed ostatnim kawałkiem cytryny posypałam to wszystko kurkumą i dałam jeszcze miodu. I wszystko mocno dociskamy. Dodajemy jeszcze trochę miodu. I na sam koniec wlewamy sok z jednej całej cytryny. Jeszcze raz mocno wszystko dociskamy. I gotowe. Po około 24 godzinach syrop jest już całkowicie gotowy i można go spożywać. Ja daję tak po dwie łyżeczki dwa razy dziennie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego odcinka.